Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa na naszym spotkaniu. W kolejny przewodnik do długowieczności. Ponieważ spotykamy się niedługo w, po Nowym Roku i po Sylwestrze, i y, nie tak dawno minęły nam święta, w związku z tym temat dzisiejszego spotkania to będzie: jak ulżyć sobie po świętach, a tematem będzie regeneracja wątroby i detoksykacja organizmu. Tak? A to zdjęcie tutaj nieprzypadkowe, taki shake z zieleniny, z cytryną, na pewno by nam wszystkim pomógł w regeneracji. Szanowni Państwo, ja nazywam się Janusz Wietecha, jestem lekarzem, dietetykiem i dyplomowanym zielarzem-fitoterapeutą. Gdyby ktoś z Państwa chciał skorzystać z konsultacji dla osób, które są w systemie Willoway, zapraszam serdecznie do Katowic, Kebella Beauty Clinic, w której przyjmuję... Numer telefonu zachęcam, żebyście Państwo sobie odnaleźli w internecie. Również tutaj się wyświetla, ja później jeszcze go powtórzę. Proszę też pamiętać, że możecie się ze mną kontaktować, zadając jakieś proste pytania dotyczące doboru um, mieszanek ziołowych przez adres mailowy pytaniamałpa.wiloway.com. Mój głos mówi za siebie sam no, po nocy sylwestrowej i tańczeniu i śpiewaniu Gdzieś tam w górskich warunkach trochę zachrypłem. Wybaczcie Państwo, ale to urok tej, tej pory roku i tych właśnie balów sylwestrowych. Rozmawiamy o odtruwaniu organizmu i o wątrobie, więc no nie gniewajcie się, Szanowni Państwo, ale muszę Was trochę wystraszyć. Nie, niestety, musimy zacząć od tego, jakież to trucizny nas zabijają. I rzeczywiście, to jest taki slajd pokazujący procentowe proporcje przyczyn zatruć, zatruć śmiertelnych. W Polsce z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Jak Państwo widzicie, to wcale nie alkohol najczęściej nas zabija, tylko leki. Nieprawidłowo podawane leki, tlenek węgla jest bardzo częstym, niestety jest niezwykle niebezpieczny. Natomiast alkohol, czy grzyby, czy różne chemikalia potrafią rzeczywiście nam bardzo skutecznie skrócić życie. Zwracają, zwraca tutaj uwagę nadużywanie leków bądź Nieprawidłowe ich dawkowanie. Proszę pamiętać. Tutaj oczywiście są w tym również próby samobójcze, gdzie no niestety no, te bidulki używają leków. No dobrze, jeżeli teraz popatrzymy sobie na to, co mamy, o czym będziemy rozmawiali, to nie będę mówił dużo o lekach, natomiast powiem troszeczkę więcej o alkoholu, ponieważ mamy świeżo po sylwestrze, a ten alkohol jest. Gdzieś tam najczęściej w jakichś imprezach urodzinowych czy świętach jako trucizna używane. Niestety. Alkoholowe uszkodzenie wątroby obejmuje, szanowni państwo, nie tylko taką patologię alkoholową czy marskość, ale również może rozpocząć się od otłuszczenia wątroby i proszę o tym pamiętać, tak że to stłuszczenie wątroby jest początkiem. Wy wcale nie musicie od razu mieć marskości wątroby po alkoholu. Bardzo ważne jest to, ile i w jaki sposób ten alkohol jest wypijany. Intensywne picie przez dłuższy czas może prowadzić do ciężkiej i śmiertelnej hepatopatii alkoholowej. To jest taki stan zapalny wątroby. Występują takie objawy jak mdłości, brak apetytu, wymioty, gorączka, bóle brzucha, żółtaczka i czasem splątanie. Jeżeli chodzi Oto kiedy dochodzi do marskości wątroby, no to muszę Państwu powiedzieć, że długoterminowe wypijanie nawet niewielkich ilości y alkoholu może prowadzić do uff, no, trudnych y do przewidzenia skutków i w ostatecznym rozrachunku do no, marskości wątroby. Niestety, proszę pamiętać, bo to jest właśnie ten tłuszcz, który wypiera zdrowe komórki i później ten tłuszcz gdzieś tam znika, pojawia się tkanka łączna i wątroba obumiera. Także muszę Państwu powiedzieć, że właśnie takie przewlekłe, długie picie alkoholu potrafi nas zabić. Nie zawsze wyższa dawka alkoholu, gdzieś tam sporadycznie, ale właśnie codzienne wypijanie, nawet niewielkich ilości alkoholu. Ostrzegam Panowie, tu zwracam się do Was, na przykład codzienne wypijanie piwa nie, piwa nie jest niczym dobrym. Wasza wątroba cierpi i to bardzo. E, niestety tak płeć również ma wpływ na to, jak alkohol traktuje nasz organizm i kobiety szybciej zapadają na marskość wątroby. Jeżeli do tego dołożymy palenie papierosów, tłustą dietę z cukrami prostymi, no to niestety osoby pijące alkohol mają problem. Kolejna trucizna to jest cukier, ale tutaj chcę zwrócić uwagę na pewien specyficzny cukier niszczący wątrobę. Jest to fruktoza. Ciekawe, kto z Państwa wie, gdzie jest bardzo dużo fruktozy, bo te dwa, dwie grupy produktów będziemy kojarzyli z bardzo zdrowymi rzeczami. Szanowni Państwo, cukier fruktoza występuje, uwaga, w miodzie i w czym? W owocach. Więc jeżeli Państwo chcecie, chcecie chronić swoją wątrobę, to bardzo proszę, żebyście nie używali miodu i owoców w dużych ilościach. Ja nie neguję używania na smak i od czasu do czasu, ale duże i częste używanie miodu i owoców z fruktozą przez osoby z uszkodzoną wątrobą może skończyć się niealkoholową, stłuszczeniową chorobą wątroby. Zobaczcie, nie tylko alkohol nas zabija, tak? Czyli zobaczcie, jaki pyszny miodek. I y, y, jakie pyszne jabłka, gruszki, tak? Tam występuje bardzo dużo fruktozy. Fruktoza z, y, zwiększa syntezę kwasów tłuszczowych, tak? I y, tutaj zmienia się metabolizm. A, a zatem produkcja tłuszczów w wątrobie się zwiększa czyli ta lipogeneza. I przy diecie z fruktozą, szanowni Państwo, badania pokazują, że zwiększa się sześciokrotnie, nie 6%. Sześciokrotnie przy diecie z fruktozą jest większa prawdopodobieństwo problemów zdrowotnych w wątrobie niż gdybyście jej nie używali, tak? Chronili swoją wątrobę. W związku z tym przy dietach chroniących wątrobę miód i owoce nie są rekomendowane. Oczywiście są pewne wyjątki, szczególnie takie wyjątki jak owoce, takie jak borówka, granat czy awokado. To są wyjątki, które wtedy można spokojnie stosować. Stłuszczenie wątroby jest oczywiście punktem wyjścia do bardzo poważnych patologii, czyli to stłuszczenie stłuszczeniowe. Zapalenie wątroby, czy w ostatecznym rozrachunku marskość. A tu na zdjęciu widzicie, jak wyglądają zażółcone oczy przy chorobie wątroby. Żółtaczka pojawia się nie tylko na skórze, ale widać to również po oczach. Papierosy. Szanowni Państwo, papierosy i alkohol niszczą wątrobę. I uwaga! Dotyczy to również papierosów elektronicznych. Udowodniono, że elektroniczne papierosy, szanowni państwo, i tu zwracam się szczególnie, zwracajcie uwagę na młodych ludzi, bo uważają, że to jest nieszkodliwe. Elektroniczne papierosy mogą być bezpośrednią przyczyną niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Co ma piernik do wiatraka? No właśnie. Czyli wątroba jednak dostaje w kość od substancji chemicznych, które pojawiają się w elektronicznych papierosach. Nie nadużywajmy leków, stosujmy je zgodnie z zaleceniami i uwaga szanowni państwo. Jest ich kilkaset, ponad 800 no, różne dane statystyczne występują leków ma działanie hepatotoksyczne, to znaczy uszkadzające komórki wątrobowe. Tak, na przykład paracetamol. Ktoś kiedyś stwierdził, że paracetamol jest zdrowszy od aspiryny. Moim zdaniem to jest kompletna bzdura. Oczywiście aspiryny czy ibuprofenu nie podacie kobiecie w ciąży, a ginekolog poda paracetamol, ale niestety proszę pamiętać, że ani jedna, ani druga substancja nie jest naturalną substancją występującą w naszym pożywieniu. Glutaminian sodu. To jest przyprawa do potraw. <laughs> Ma związek z otyłością i zaburzeniami metabolicznymi, tak zwany zespół metaboliczny i postępujące choroby wątroby. Kolejna rzecz, i tu szanowni Państwo, chwilkę się zatrzymamy. Kto z Państwa kocha kiełbaskę z ogniska, a w skrajnym wypadku, kto kocha chrupiącą skórkę z chleba. Szanowni państwo, jeżeli interesuje was zaawansowana dziedzina medycyny nazywana toksykologią i szukacie substancji toksycznych, które mogą powodować choroby nowotworowe, zachęcam państwa do przeczytania co to są glikotoksyny. Glikotoksyny. Ja powiem tylko tyle, że taka substancja jak glikotoksyna może powstawać na przykład podczas grillowania, tak? I proszę sobie wyobrazić, że jeżeli położycie 200 gramów kiełbaski, no czyli taką solidną porcję kiełbaski przyrządzonej na grillu węglowym, to taka kiełbaska dostarcza 100 razy więcej szkodliwych substancji niż gdybyście wypalili paczkę papierosów. A glikotoksyny, szanowni Państwo, mają silne właściwości rakotwórcze. A zatem obróbka cieplna białka w kontakcie z cukrem. Nie wiem, czy ktoś z Państwa używa miodu do pokrywania mięsa na grillu, szczególnie na grillu węglowym czy grillu gazowym, gdzie są pewne wysokie temperatury i powstają tam glikotoksyny. I szanowni Państwo, jak wyciągniecie taki chlebek z pieca, i on ma pyszną, upieczoną skórkę. To wiecie, co tam jest w tej skórce chlebka? Glikotoksyny. Nie wchodzę w szczegóły, żeby komuś nie podpaść, kto lubi, kto lubi chlebek. To są oczywiście pewne takie już poziom, level master informacje. Natomiast, szanowni Państwo, jak wiecie, najzdrowszą dietą na świecie jest dieta paleo oparta na żywności nieprzetworzonej. Czyli tak naprawdę to, co przypełzło i to, co dogonimy i to, co zjemy w lesie, byłoby najzdrowsze. Wszystko, co jest obrabiane w wysokich temperaturach, no może i jest lekko strawne, ale nie jest dla naszego organizmu najzdrowsze. Proszę zwrócić na to uwagę, bo o alkoholu, o, o toksynach widzą wszyscy, a o tym, że grillowane na węglu pyszne mięsko czy nawet skórki chleba mają właściwości rakotwórcze, to sobie już zapominamy. I są też toksyny z grzybów, kochani. Na przykład orzeszki arachidowe, kukurydza, mleko, nasiona roślin strączkowych i rodynki potrafią zawierać grzyby, które produkują aflatoksyny. I kochani, zdarzały się wypadki śmiertelne. Zatrucia aflatoksynami spożywienia. Czyli ktoś sobie otwierał pudełeczko rodzynek, zatrute grzybami produkującymi aflatoksyny, nawcinał się tych rodzynek i sobie umarł. I co robimy? Wszystkie orzechy i wszystkie owoce suszone, tego typu rzeczy, zawsze bardzo dokładnie myjemy przed spożyciem. Czyli jak sobie weźmiecie, piękne obrane orzechy laskowe i do tego rodzynki i chcecie sobie na święta przygotować coś pysznego albo jakąś przekąskę przed telewizorem to błagam ja wiem że wam się to wydaje głupotą proszę umyjcie to co zjecie jest to niezwykle silna toksyna hepatogenna hepatotoksyczna która potrafi zabić człowieka no dobrze no trochę Postraszyłem, no to może przejdziemy do tej przyjemniejszej części. No nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie podali problemu, a następnie rozwiązania. Tak? No bo tak naprawdę temu służy podawanie ziół i odpowiednia dieta. Jest to pewnego rodzaju rozwiązanie. Po to też jestem dla Państwa dyspozycji, żeby taką wiedzę przekazywać. detoksykacja jest jednym z najważniejszych procesów w organizmie. No, nie przeżylibyśmy. Gdybyśmy nie mieli procesów detoksykacji. <laughs> A zatem nasz organizm oczyszcza się na przykład w wątrobie, i wątroba może neutralizować toksyny, na przykład leki. Może zamieniać, przekształcać toksyczny amoniak w mocznik. Może również łączyć, sprzęgać substancje chemiczne z kwasem glukuronowym. Tak? Czyli na przykład niektóre leki łączy z kwasem glukuronowym, sprzęga i później wywala z organizmu. Bardzo ważnym elementem naszego zdrowia, proszę o tym pamiętać, i tutaj bardzo ważną rolę też nie tylko dieta, i nie tylko zioła, ale również mają probiotyki, to są jelita skolonizowane przez zdrowe bakterie bakterie, które potrafią trawić różne świństwa, chronić nasz organizm i co najważniejsze, na przykład produkować kwas masłowy, który jest tak jak aloes dla skóry, tak samo kwas masłowy produkowany przez bakterie w jelitach, on je goi. Jeżeli chodzi o funkcje wątroby, to rzeczywiście ona ma bardzo wiele ważnych funkcji, ale nie wiem, czy Państwo wiecie, że wątroba produkuje glukozę. To jest o tyle ważne, że bardzo wiele osób zapytanych przeze mnie: Czy człowiek musi jeść cukier, albo musi jeść słodycze, albo musi jeść chleb, albo musi jeść kaszę, albo musi jeść makaron, bo by bez tego umarł? Bzdura. Nasz organizm w ogóle nie potrzebuje cukru, bo sam sobie go produkuje w wątrobie. Także, jakbyście nie zjedli ani grama, cukru, To i tak byście żyli, i tak byście mieli poziom cukru we krwi. Także bardzo wiele funkcji wątroby, bardzo ciekawe. na przykład gromadzenie zapasów witamin, produkcja białek, funkcje odtruwające, tak i tak dalej. Produkcja hemoglobiny, wytwarzanie żółci, słuchajcie, wiecie, ile dobowo żółci się wytwarza od jednej do czterech szklanek żółci się produkuje. Nie? Jak ktoś sobie tak ogląda to anatomię i tam jest taki jakiś pęcherzyk żółciowy, taki mały bombel pod tą wątrobą, a ta wątroba potrafi dziennie litr tej żółci wyprodukować. Także zobaczcie, jak gigantyczną pracę ma wątroba i jednocześnie odpowiada również za fagocytozę, za pożeranie różnych świństw. To jest funkcja immunologiczna, odpornościowa. Kwasy żółciowe to jest też element konwersji cholesterolu. Proszę pamiętać, że metabolizm cholesterolu odbywa się również w wątrobie. To jest bardzo ważny element naszego zdrowia. Natomiast zaburzenie funkcji wątroby, no niestety, ale powoduje de facto nieprawidłową pracę całego organizmu. W marskości wątroby jest kilka takich charakterystycznych objawów ale jednym z najniebezpieczniejszych, najniebezpieczniejszych objawów marskości wątroby są na przykład żylaki przełyku, bo one potrafią pęknąć i taki człowiek umiera wykrwawiając się do przewodu pokarmowego. Nie wspomnę już o zatruciu całego organizmu. Tak? No, znam takie osoby, czy znałem takie osoby i to nawet znałem bardzo dobrze gwiazdy polskie, które nadużywały alkoholu i niestety umarły. Z powodu pęknięcia żłaków przełyku, bo miały problemy alkoholowe. Dodatkowym elementem w układzie pokarmowym, który pomaga nam w normalnym funkcjonowaniu, to jest trzustka, czyli tutaj mamy insulinę i glukagon, hormony wewnątrzwydzielnicze i enzymy trawienne, które wydzielane są do jelit. Natomiast ostrzegam Państwa, bo rozmawiamy o zatruciach. Trzóstka trzustka jest bardzo wrażliwym na ból i na stany zapalne, na Tylko tak przypominam, to chirurdzy o tym wiedzą, że na przykład jelita nie bolą. Czy trzustka właściwie też by nie bolała, gdyby nie jeden mały drobiazg? Jest otoczona pewną torebką, która ją tam chroni i ta torebka jest bardzo unerwiona. I trzustka nie nienawidzi, jak się tą torebkę trzustki napina. A kiedy ona się napina? A no jak trzustka sobie spuchnie, bo jest jakiś stan zapalny. Na przykład nadużyliśmy alkoholu i pojedliśmy sobie tłustej kiełbasy do tego i boczku, Czyli jak tak zwany polski błąd dietetyczny. Czysty alkohol, wódka z kiełbasą. No fantastycznie. Nie wiem, czy to jest polski pomysł, mam nadzieję, że bardziej ruski. I powinniśmy go unikać jak Ognia, dlatego, że polski błąd dietetyczny kończy się ostrym zapaleniem trzustki, która niestety, szanowni państwo, w około 10% przypadków jest śmiertelna, pomijając fakt, że umiera się z bólu. Trzustka jest tak wrażliwa, nie wiem, czy potraficie sobie wyobrazić, ile to jest 1 cm sześcienny. Na łyżeczce do herbaty jest 5 cm sześciennych. A 1 cm sześcienny sobie wyobraźcie, i teraz biorę strzykawkę, biorę ten 1 cm sześcienny wody i wstrzyknę ten 1 cm sześcienny strzykawką pod torebkę trzustki. Gdybym tak zrobił, to umarlibyście z bólu. Jest tak wrażliwa na rozciąganie. Możecie sobie zatem wyobrazić, jak potwornie boli ostre zapalenie trzustki. Mówię to w aspekcie nadużywania alkoholu też kilka razy w życiu miałem tą nieprzyjemność leczyć takich gagatków. <laughs> Oczywiście, jeli to cienkie, jeli to grube, ma, posiada również swoje funkcje nie tylko trawienne, czy wchłaniania organizmów, czy wymiany wody i minerałów w organizmie, ale alkohol potrafi zaburzyć. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, że alkohol zaburza defekację. Czyli są problemy z defekacją, są problemy z parystaltyką i stany zapalne pojawiają się w przewodzie pokarmowym. To mówimy tu o zatruciach organizmu. No dobrze, no to przejdźmy sobie do rozwiązań. Rozwiązaniem będzie dieta, ale o diecie dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Skoncentrujemy się zatem na wspaniałych roślinach. Pierwsza kolekcja roślin, zaczniemy sobie od mniszka lekarskiego. Słuchajcie, ja chyba nie muszę mówić, z czym kojarzy nam się mniszek lekarski w leczeniu i w suplementacji. Myślę, że Państwo wiecie, że mniszek lekarski słynie na całym świecie z poprawy funkcji wątroby. Dlatego też w mieszance, którą Państwu za chwileczkę pokażę, czyli Liver Plus, znalazł się ekstrakt z mniszka. A teraz przedstawiam największą gwiazdę tej mieszanki, Kłącze kutki, katuka skorpionowata, pikroliza kuroa jest najważniejszym składnikiem mieszanki liver plus. Pikroliza kuroa jest tak silnie hepatoprotekcyjna, czyli chroni naszą wątrobę, że w badaniach, w których porównywano ekstrakt z ostropestu z selimaryną i ekstrakt z katuki skorpionowatej, ona się może tak nazywa brzydko. Ale jest cudowna, wspaniała i ma wspaniałe właściwości ochronne dla wątroby. Szanowni Państwo, katuka skorpionowata ma wielokrotnie silniejsze właściwości ochronne dla wątroby od sylimaryny i od ostropestu. Korzeń łopianu większego, również bardzo silne właściwości poprawiające, regulujące procesy. Wydzielania soku trzustkowego i soków jelitowych i żółci, a zatem poprawianie trawienia, właściwości hipoglikemiczne, czyli zmniejszające poziom cukru, wzmacniające i rozkurczowe. Czyli jak macie jakieś problemy, trochę zagrędziliście, jak mówi młodzież, to korzeń łopianu większego pomoże Wam w poprawie powrotu do zdrowia Waszego przewodu pokarmowego. Z ciekawostek, o czym zawsze przypominam, korzeń łopianu większego, zawiera bardzo dużą ilość białka i w czasach wojny służył do um, odżywiania i do regeneracji, jak już nie było nic do jedzenia, to się szukało korzenia łopianu większego. Korzeń czereśni, a właściwie, Boże, korzeń, owoc czereśni, a... i to mówimy tu o cześni, czyli tej dzikiej cześni tak naprawdę, ten ekstrakt znajduje się w liver w plus. to jest Ekstrakt, który ma również silne właściwości odtruwające, czyli wspomagające pracę nerek i wątroby. Jednocześnie, szanowni Państwo, ze względu na zawartość substancji o charakterze przeciwzapalnym, poprawia również pracę czy funkcjonowanie naszyń krwionośnych, bo to jest też bardzo ważne, jak również poprawia i reguluje działanie serca czy reguluje ciśnienie krwi. Także zobaczcie, bardzo szeroki wpływ na organizm, bo my mówimy tu o odtruwaniu. Ale proszę pamiętać, że um, zioła mają szeroki wpływ, że nie ma czegoś takiego, że zioło na jeden narząd działa. Będzie działało szeroko, dlatego że ilość substancji aktywnych w takiej roślinie będzie, nie wiem, 100%. 500, a nawet 1000 może być różnych substancji i one będą działały na różne elementy biochemii naszego organizmu. Owoc ananasa. Owoc ananasa, Szanowni Państwo, służy do wspomagania trawienia i przy okazji ma właściwości przeciwzapalne i przeciwobrzękowe. A jak się poprawia trawienie, to tam jest jeszcze taki enzym bromelaina i ta bromelaina też wspomaga odchudzanie. Ananas ma też bardzo wiele substancji antyoksydacyjnych, proszę o tym pamiętać. W tej mieszance znajduje się właśnie ze względu na wspomaganie procesów trawienia i poprawę funkcjonowania przewodu pokarmowego, jak również liść melonowca. Melonowiec jest bogaty w papainę czyli to jest element procesu trawienia białek. E e Podobna jest to substancja do ludzkiego enzymu pepsyny, tak? Czyli papaina będzie pomagała nam w tym, żebyśmy potrafili trawić prawidłowo pokarmę i żeby te pokarmy nam nie gniły w przewodzie pokarmowym. Ja to zawsze w ten sposób mówię. Czyli, na przykład, jak ktoś ma słabą trzustkę i gdzieś tam ma problemy z enzymami trawiennymi albo ma przywlekłe zapalenie trzustki, to taki ekstrakt z melonowca na pewno będzie mu pomagał. No i druga mieszanka, mówimy o detoksykacji, więc nie obędzie się bez Dex Plus i zobaczcie, jakie tutaj są fajne rzeczy. Wylica piołun. Proszę nie skazywać piołunu na piołunówkę. I oskarżać piołun za jakieś straszne rzeczy na ludziach, bo są tacy, którzy tak twierdzą, że piołunówka zawierająca piołun jest szkodliwa, bo zawiera piołun. To jest bzdura. Piołunówka jest szkodliwa, dlatego że nadużywanie alkoholu potrafi zabić, a nie piołun wdawkowany w odpowiednich ilościach. Proszę pamiętać, że bylica piołunów wspomaga trawienie, motorykę układu pokarmowego tą delikatną strukturę, żeby śluzówka jelit we wnętrzu była gładka i poprawa funkcji detoksykujących wątroby. No jedna z moich ukochanych roślin, szanowni Państwo, i to najlepiej w wersji kiełki brokuła. Kiełki ja brokuła, oczywiście, uwielbiam w, w różnych sosikach, gdzieś tam do ryby, czy do mięska i tutaj do tej takiej wersji zdrowej mięsa, podkreślam to dzisiaj, czyli tak zwane pulpety na wodzie albo mięso na parze. Może jak jeszcze do tego stwierdzicie, że lubicie sobie filet z ryby zjeść na parze i brokuł na parze i to wszystko delikatnym sosem podlać z oliwy, z cytryną, Ewentualnie z sosem jogurtowym, tylko jogurt musi być bio, długo dojrzewający, to zachęcam. Natomiast w sałatkach, które można zrobić, możecie dodawać sobie kiełki brokuła. Natomiast, szanowni państwo, my się nie będziemy bawić dzisiaj w pakowanie suszonych brokułów do kapsułek, ponieważ używamy silnych, stężonych ekstraktów. Stężonych ekstraktów zawierających, kochani, sulforafan. I sulforafan to jest taka substancja, yy, która ma silne właściwości przeciwutleniające i przeciwnowotworowe. Stąd kiełki i ekstrakt z kiełków burokuła jest słynny w świecie fitoterapii, dlatego że jest jednym z najsilniejszych yy, to jest tak zwana procedura ochronna usuwania ksenobiotyków. Ksenobiotyki to są różne obce substancje, toksyny, leki itd., które dostają się do naszego organizmu. I sulforafan jest jedną z najwspanialszych substancji chroniących nasz organizm, czy wspomagających detoksykację. Goździkowiec w zakresie pobudzania pracy układu pokarmowego i jego właściwości przeciwutleniających, ale również przeciwgrzybiczych, ten detoks. No i oczywiście orzech włoski, tylko nie orzech włoski, a naowocnia orzecha. Jak sobie teraz wrócimy jeszcze, to poza detoksykacją myślę, że powinno się to wszystko, co wymieniłem Państwu kojarzyć z czym? Z usuwaniem Pasożytów, czyli utrudniamy życie pasożytom jelitowym, kiedy taką mieszankę zastosujemy. To nie tylko detoksykacja, szanowni Państwo. No i dobrze, i coś, a co możecie Państwo niedoceniać, a o czym przypominam, i nie mówię tutaj, ja nie zachęcam Państwa tylko i wyłącznie do picia zielonej herbaty, bo to możecie sobie robić zawsze. Ale polifenole, które są w zielonej herbacie, to są, nie, to są wspaniałe, wspaniałe substancje przeciwutleniające. Nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę z tego, że katechiny, czyli te substancje, które występują w herbacie, w różnych badaniach pokazano, że w niektórych odmianach zielonej herbaty. Katechiny, które wykazują gigantyczne, silne właściwości antyoksydacyjne, mogą stanowić nawet jedną trzecią suchej masy liści zielonej herbaty. I co jest bardzo ważne, to ta peroksydacja lipidów, to się tak brzydko nazywa, czyli miażdżyca, początek miażdżycy. Słuchajcie, jeżeli będziecie pili zieloną herbatę albo będziecie stosowali ekstrakt zielonej herbaty zawierający katechiny, taki jak jest w Dex Plus, to zmniejszacie prawdopodobieństwo miażdżycy naczyń krwionośnych. Proszę o tym pamiętać. I y, muszę Państwu powiedzieć, że u mnie w domu i w mojej tradycji zielona herbata jest jedną z gwiazd, gwiazd dietetyki i zdrowia. Zachęca tak jak kiełki z brokuła, tak jak awokado, tak jak borówki, tak jak granat. To są takie rośliny. Proszę też pamiętać, o czym rozmawiamy. Ja nie zachęcam Państwa do tego, żebyście tylko stosowali dietę. Zachęcam Państwa również do tego, że jeżeli macie problem zdrowotny, żebyście zastosowali silne, stężone ekstrakty tych roślin. Bo nigdy nie wydobędziecie z roślin takiej siły, jaką macie w ekstrakcie w suchym, w kapsułkach, które wam przygotowaliśmy. To jest właśnie ta różnica. No i chlorella jako element taki dodatkowy. Chlorella ma bardzo, bardzo, bardzo szerokie działanie na organizm człowieka i nie tylko, że dostarcza przebogatą ilość substancji odżywczych, ale myślę, że Państwo o tym wiecie, ma też właściwości moczopędne, przeciwmiarzycowe i pobudzające odporność i niektórzy używają ją do helatowania metali ciężkich w organizmie, czyli do oczyszczania organizmu z tego typu toksyn. No dobrze i kolejny aspekt zatrucia. Jest taki aspekt, on jest bardzo dyskusyjny, szanowni państwo. To są tak zwane hyperlipidemie. Jeżeli już dojdzie do odpuszczenia wątroby, to błagam, zacznijcie dietę i zacznijcie pamiętać o tym, że dobrze by było, żeby tej wątrobie jeszcze trochę pomóc, bo dieta to już jest świetny krok w dobrym kierunku. Natomiast przy hyperlipidemii, przy zaburzeniach, nawet nie te, nie te lipidy są najgorsze. Tylko wcześniej powiedziałem Wam o tym, że jak dochodzi do reakcji wolnych rodników tlenowych z tłuszczami, dochodzi do utleniania tłuszczów, to dochodzi do takich zmian w tych naczyniach krwionośnych, gdzie te tłuszcze są, że te naczynia stają się kruche i dosłownie pękają. I ten biedny cholesterol zasuwa z tej wątroby, żeby Wam te dziury w tych naczyniach krwionośnych pozatykać. No i wszystko byłoby piękne gdyby on tam wlazł na chwilę, wy grzecznie zaczniecie się zdrowo odżywiać i zachowywać i on sobie szczęśliwy stwierdzi: "Aha, dobra, jest zagojone, nie jestem już tu potrzebny, mogę wracać do wątroby jako cholesterol HDL, czyli ten dobry." I tak w um, są takie sytuacje, kiedy my się prawidłowo zachowujemy, kiedy nasz organizm zaczyna ściągać cholesterol z obwodu, jest więcej cholesterolu HDL, wraca on sobie do wątroby i wszystko kończy się dobrze. Ale proszę pamiętać, że toksyny, trucizny i cukier odpowiadają za pękanie naczyń krwionośnych, a nie tłuszcz. Tłuszcz jest jakby w Turny jest w tle tylko tego całego zamieszania. A cholesterol, ten bidulek, z którego zrobili takiego strasznie złego, on po prostu robi to, do, co do niego należy. I albo wam zdrowy rozsądek powie: dość, rany boskie, muszę się uratować i muszę przestać, przepraszam, żereć ten cukier. Zaczynam suplementować witaminy, zaczynam być aktywny fizycznie, tak zaczynam brać substancje naturalne, przeciwzapalne i antyoksydanty. Wtedy jest szansa zatrzymania tej miażdżycy, a nawet jej odwrócenia w niektórych sytuacjach do pewnego stopnia. O tym pamiętajcie. Dlaczego też mówię o tym, że ten tłuszcz wcale nie jest taki zły? Może nie tak. Nie każdy tłuszcz jest zły, niektóre są nam bardzo potrzebne, a nawet są lecznicze. Są takie dwie grupy etniczne na świecie Eskimosi i Masajowi. Otóż warto pamiętać, że spożywanie dużych ilości tłuszczu zwierzęcego przez eskimosów i masajów wcale nie powoduje chorób kardiologicznych. I to udowodniono. Otóż błędy dietetyczne polegają na tym, żeby wcinamy margarynę, tłuszcze rafinowane i do tego wszystko to przegryzamy jeszcze. Cukrem. I wtedy zaczyna się problem. Na początku wielkie korporacje, które chciały udowodnić, jaka to margaryna jest cudowna i że badania na Eskimosach i Masajach to jest kompletna bzdura, chcieli udowodnić, że Eskimosi i Masajowie mają inne geny i że to jest powodem tego, że oni nie chorują na miażdżyce i na różne choróbska. Okazało się to wirutną bzdurą. Eskimot i, i Masaj ma taką, sa, takie same geny jak my jak go wsadzicie do, nie wymienię nazwy, sieci polecającej bułkę z, z tymi e, różnymi świństwami w środku i du, dużo słodzonych y, y, świństw, to będzie chorował na miażdżyca, tak jak każdy Amerykanin, który to kiedyś wcinał, czy Europejczyk, bo w tej chwili to do Europy już dotarło, także jesteśmy niestety a, też uczestnikiem tych bzdurnych y, zaleceń. Proszę o tym pamiętać, bo to może Wam albo komuś życie uratować. I tu warto pamiętać, to nie wysoka ilość kwasów tłuszczowych, jest niebezpieczna. Tylko niebezpieczna jest zbyt wysoka ilość kwasów tłuszczowych omega 6,9, a zbyt mała ilość kwasów omega 3. Tak naprawdę muszę Państwu powiedzieć, że gdyby suplementować maksymalną ilość właśnie czystych kwasów omega-3, to mielibyśmy większe prawdopodobieństwo większego zdrowia, spowolnienia procesów starzenia i unikania miażdżycy i silniejszej odporności. Proszę o tym pamiętać, także są badania na ten temat, wcale tłuszcz nie jest taki zły, jak się nam wmawia. Trzeba tylko po prostu troszkę na ten temat wiedzieć. Jeżeli chodzi o sam cholesterol, słuchajcie, to cholesterol jest nam bardzo potrzebny do życia, jest niezbędny do naszego życia. I to jest nieprawda, że wysokie stężenie cholesterolu wprost jest powodem miażdżycy. To jest kompletna Zdura. Jeżeli chodzi o wspomaganie pracy wątroby, mamy mieszankę ziołową, zawierającą między m.in. bakopemonierii, Amle, balsamowiec czy ekstrakt z awokado, LDL, HDL. Jak sama nazwa wskazuje, to jest mieszanka, która wspomaga pracę wątroby w otłuszczeniu. Przypominam, że mamy również Dex Plus, o którym wspominałem, tak, mówiłem tutaj na przykład o piołunie, o brokułach, o chloreli czy ekstrakcie z zielonej herbaty i jest Liver Plus, tutaj mówiłem o katuce skorpionowatej, nie wiem, czy pamiętacie, pikroliza kuroa, silniejsza od ostropestu, ale też korzeń mniszka i tak dalej, czyli macie do dyspozycji też takie kapsułki i... Przypominam jeszcze jedną rzecz. Pojawiły się mieszanki wieloekstraktowe, czyli on i off. To są mieszanki, które są przebogatym źródłem adaptogenów. Więc jeżeli chcecie wejść w tryb zdrowienia, diety, zmiany sposobu żywienia, regeneracji czy detoksu po nocy sylwestrowej i po świętach. Zachęcam do tego, żebyście pamiętali, że już macie do dyspozycji mieszankę multi-on i multi-off. Które to mieszanki są stworzone specjalnie po to, to jest 730 ml ekstraktów adaptogenów. W każdej z nich jest aż 22 różne zioła, 22 różne ekstrakty ziół, które są dostępne, rozpuszczone w soku naturalnym. I co jest bardzo ważne, ja to Państwu przypominam, bo to jest cecha bardzo wyjątkowa tego produktu: abyście mieli dostarczone 22 ekstrakty czystych, niezniszczonych ekstraktów, to my tego nie sterylizujemy, nie wyjaławiamy, nie gotujemy i nie niszczymy pasteryzacją, tylko stosujemy pasteryzację ultradźwiękową. A zatem białka i inne substancje aktywne nie zostaną tu zniszczone przez wysoką temperaturę, tylko będą tak jak wyciągnięte z rośliny w sposób naturalny przez Wasz organizm przyswajany. Kochani, jak będziecie chcieli się ze mną spotkać, zapraszam Kebella Beauty Clinic w Katowicach, Kościuszki 38 799 088 403, telefon do rejestracji. Zapraszam serdecznie, ewentualnie możecie zawsze zadawać pytanie przez e-mail pytaniamałpawilloway.com. Postaram się odpowiedzieć, staram się najpóźniej w ciągu trzech dni odpowiadać na Państwa zapytania tam do mnie skierowane. Pięknie jeszcze raz dziękuję za uwagę. Przypominam, dzisiaj rozmawialiśmy o tym, jak sobie odtruć organizm po świętach i balu sylwestrowym żeby wrócić do zdrowia. Także polecaliśmy sobie odpowiednie mieszanki ziołowe i troszeczkę powiedzieliśmy sobie o odżywianiu i o rekomendowanych do detoksykacji też na przykład owocach takich jak borówki, awokado czy granat. Jeszcze raz pięknie dziękuję i zapraszam serdecznie do spotkań i do wspólnej dyskusji.